Witajcie moi drodzy, dzisiaj kilka słów o mniszku lekarskim, o słoneczniku, o dziurawcu. Dlaczego akurat te rośliny? Dlatego, że skupiają największą ilość energii słonecznej przez swój kształt, przez swoją złożoność, konstrukcję. Na ile to jest istotne, postaram się w tym filmie parę słów opowiedzieć, co odczułem, co przeżyłem, czego doświadczyłem w związku właśnie z tymi konkretnymi roślinami. Mniszek lekarski. Moi drodzy, mniszek lekarski tak naprawdę jest niedocenianą rośliną, bardzo. A warto się tym zainteresować, dlatego że bardzo mocno wpływa na trawienie, usprawnia pracę jelit, żołądka, dostarczanie żółci, czyli jest żółciopędny, bardzo dobry dla zdrowia. Co ciekawe, jeszcze o mniszku powiem wam taką jedną rzecz, że jakieś, nie wiem, 20-25 lat temu przyszło do mnie, że będzie to pokarm przyszłości dla tych, którzy będą przy naturze, bo ci, którzy pójdą za technologią, niestety nie skorzystają z dobrodziejstw natury. Będą jedli apteczne rzeczy, lekarstwa i tym podobne rzeczy, które tak naprawdę degenerują nas cały system nerwowy. Degenerują nam całe jestestwo. Przejaw życia tak naprawdę. To trucizna. Warto byłoby to w końcu jakoś ogarnąć i się z tym spolaryzować. Zatem mój manifest, ten film jest dla ludzi otwartych, dla ludzi natury, którzy wiedzą o co chodzi i czują to. Mniszek lekarski sugeruje wam dodawać do każdej sałatki, czy to kwiat, czy to korzeń, czy to liść. Jest go dużo na łąkach, warto sobie nazbierać, ususzyć. Dlaczego jest taki ważny? Jeszcze raz powtarzam. Skupia ogromną ilość energii słonecznej. Korzeń słonecznika, świetna herbata. Bardzo dobra dla nasz system nerwowy, żołądek, układ trawienny i wiele innych. O mniszku, o słoneczniku, o dziurawcu możecie sobie poczytać, jakie są właściwości, jakie są tam związki czynne zawarte. Ja nie o tym. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, jak to działa, co to robi i dlaczego to jest ważne. W dobie takiego kryzysu, który jest tuż przed nami, w zasadzie już się rozpoczął jakiś czas temu. Większość o tym wie, większość nie wie. Nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, żeby się budzić w swojej świadomości, co jest dla nas ważne, istotne, a co nie. Mniszek lekarski jest jedną z roślin, która jest wszędobylska. Niemalże na każdej łące znajdziecie mniszka. Syropy z mniszka, jak się robi z cukrem, opowiem wam tak nie do końca. Bo tu chodzi o tą goryczkę zawartą w mniszku. O goryczkę, nie o słodkość. Mniszek sam w sobie jest, wiecie, jest gorzkawy. I spożywanie go bardzo wzmacnia nasz system odporności i system trawienny. Uszczelnia też jelita. Chociaż do uszczelniania jelit najlepszy jest kwas bołotowa. Ale o tym będzie inny program, inny film, inna opowieść. Mniszek lekarski, mu jeszcze raz zaznaczam, będzie głównym produktem żywnościowym w nadchodzącym czasie dla ludzi, którzy chcą żyć w naturze i będą przy naturze. Którzy nie pójdą za tym, co system im oferuje, bo system za chwilę dociśnie i będzie bardzo, bardzo trudno. Do każdej sałatki dodawać listki mniszka. Mniszka nazbierać, ususzyć, liście, kwiaty i dodawać do herbaty, zaparzać, naparzać. Słonecznik, korzeń słonecznika, robić też napary. Też można znaleźć kilka przepisów na necie, jak korzystać z tej rośliny. No i też piękna roślina, jaką jest dziurawiec. Moi drodzy, skupia także ogromną ilość światła. Przede wszystkim dziurawiec działa antydepresyjnie. To jest naturalny antydepresant, ale nie taki jak w lekach. W lekach jest jeszcze oprócz wyciągu z mniszka dodanych cała masa tak zwanych mas tablet,
które są po prostu toksyczne dla organizmu. Nie jedźcie tego. Nie korzystajcie z produktów, które oferują wam apteki i koncerny farmaceutyczne. Szkoda waszego zdrowia i czasu. Idźcie na łąkę i po prostu zbierajcie te zioła i się z nimi zapoznawajcie. Odczuwajcie, jak to działa w waszym organizmie, co to robi dla waszego organizmu. Jak się z tym później czujecie? Są też opinie, że dziurawca nie powinno się pić, jak jest lato i jest słonecznie. Nieprawda. Ja mam cerę, karnację, no, taką śniadą. Nie jestem jak Hiszpan. Natomiast piłem znaczne ilości mniszka lekarskiego przez wiele lat i nadal to robię. I robię to też podczas lata. I nie mam żadnych plam, nie mam żadnych cudów. To prawda jest, że picie dziurawca uwrażliwia naszą skórę na światło słoneczne, na jego specyficzne spektrum. I to właśnie o to chodzi. Pić dziurawiec i obserwować, jeżeli poczujecie i zobaczycie, że są jakieś zmiany na skórze, no to wtedy ograniczyć albo nie wychodzić na słońce. W zasadzie to nie wychodzić na słońce, przepraszam. Wychodzić na słońce, ograniczyć picie dziurawca. Ograniczyć mniejsze dawki na przykład, co drugi, co trzeci dzień. Według mnie raz dziennie troszeczkę dodanie dziurawca do każdej herbatki jest super pomysłem. Bo zioła, jak niektórzy mówią, nie leczą. Jak ktoś na przykład zachoruje i nagle przypomni sobie o ziołach i będzie je pił, to one nie zrobią wam żadnej rewelacji. Zioła trzeba pić systematycznie. To wtedy dopiero czujemy ich działanie. Czym jesz, co jesz, przepraszam, tym się stajesz. Taka zasada. Czyli odczucie nasze w organizmie, każdy organizm inaczej reaguje. Dlatego warto to po prostu sprawdzać. Dziurawiec pity jesienią, zimą jest najlepszym sposobem dostarczania dużej ilości światła słonecznego, pewnej jego wibracji na nasz organizm, bo uwrażliwia skórę na światło słoneczne. Wtedy jest mniej depresji, bo wiadomo, no zima, bardzo mało światła, szybko zapada zmrok. No tak w dużym skrócie. Co jeszcze bym chciał powiedzieć o dziurawcu? Dziurawiec ma bardzo wszechstronne zastosowanie. I nie każdy z was spróbuje sobie przez 2 tygodnie. No teraz jest taka pogoda, jaka jest. Nie ma tego światła, dużo słońce nie praży. Także nie ma obaw, żeby wam coś się stało. Spróbujcie pić przez 2 tygodnie codziennie, przynajmniej jedną herbatkę z dziurawca dziennie. Zobaczycie, jak się wasz stan psychofizyczny zmieni. Odczujcie to. Czekam też na feedbacki, czy to faktycznie sprawdzacie, czy to tylko taka wiedza, o coś sobie tam ktoś mówi, tak, wszyscy wiedzą, czym są te zioła. Nie wiemy, czym są te zioła, dopóki ich nie stosujemy. Dopóki nie dajemy im uwagi, nie czujemy, co się dzieje w ciele. Najważniejsze są nasze indywidualne odczucia. I każdy będzie inaczej reagował na zioła. Każdy. Chociaż mianownik jest wspólny dla wszystkich. Wszyscy mamy ciała biologiczne, system nerwowy, układ trawienny itd., itd. I to wpływa na psychofizykę bardzo, bardzo mocno. Także polecam te zioła. A co do mniszka lekarskiego, jeszcze tak wrócę. To powiem wam, że niedługo stanie się to niemalże podstawowym naszym pokarmem. I to mówię dla ludzi, którzy będą żyli przy naturze. Także warto mieć to na uwadze i zapoznać się z tym ziołem bliżej i zbierać go, póki jest jeszcze na łąkach. To tak w dużym skrócie. Zbieracie liście, zbieracie korzenie. Na jesień wykopujemy korzenie, oczepujemy z ziemi, suszymy w ciemnym, suchym miejscu i później taki korzeń możemy sobie zaparzać do herbatki. No bo tak do sałatki, to powiem wam, no trzeba byłoby ewentualnie zmielić taki korzeń i wtedy dodawać do sałatki. Będziecie, wasze jelita i żołądki będą wam po prostu przeogromnie wdzięczne, że dostarczacie im tak odżywczych substancji. Dziękuję za uwagę wszystkim otwartym.
wszystkim zamkniętym. Wam wszystkim po prostu. Zapraszam do zapoznania się z tymi ziołami i zbierania ich i używania. Do zobaczenia, miłego pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.